Co? Studia czego? Strasznie łatwo cię rozbawić. No, super. Mam mózg 10 razy mniejszy od twojego. No okay. Się po mnie spodziewałaś. O, super. Może to nie tworzenia mogłaby nam jakoś pomóc. Nie, no to był tylko żart. Nie, ale z drugiej strony. Studnia stworzenia nam pomoże, jej. No, co teraz? Przestałaś już gadać? O Jezu, napisów nie mam. Jakiś ten w pamiętniku coś? Nie wiem, co nie było. Mhm. Co mam zrobić? Hmm? Co mam tu zrobić? Może zabaweczkę ma opisioną. Kruk boi. Coś tu dał? Nie wiem. Ej, gdzie moje zdjęcie z przyjaciółmi? Wszystko i ginie. Nie wiem. Idź jeszcze raz leć. Nie wiem. Mógłbyś spadać dla mnie tę wieżę? Co? Całą? Przecież ona jest ogromna. Zobacz tylko, czy można się do niej jakoś dostać. To wygląda, jakby to było niemożliwe. Nie przepadam za rzeczami, które latają w powietrzu, a nie mają skrzydeł. Ale zrobię, co w mojej mocy. No, poleć. Truń. Patataja i nie wiem. Zlatuj, zlatuj. I wylatuj. O Jezus. Nie ma szans. Na co? Nie widzę żadnych szans na to, żeby dostać się do wieży. A niech to. Ten kanion. Ten kanion jest wypełniony gęstą mgłą, przez którą nic nie widać. Ale na pewno jest bardzo głęboki, a jego ściany są zbyt strome, żeby się po nich wspiąć. Dużo bym dała, żeby zobaczyć, co tam jest na dole. No, niech oku dać. Możesz polecieć na dno kanionu i zobaczyć, co jest pod tą mgłą? Do kanionu? Zobaczyć, co jest pod mgłą? Masz stracha? Wcale nie, tylko mgła może posklejać mi pióra i... A czy kruk boi by to zrobił? A czy kruk boi by to zrobił? Dobra, dobra, trzymaj się. Niedługo wrócę. Hmm, poleć. Jak wrócę. No co? Co tam? O. Oj. Ej, kruku bój, już mi się zacinasz. Co widziałeś? A co jest pod tą mgłą? Nie uwierzysz. No na co? Mówiłem ci, że nie uwierzysz. Powiedz w końcu, co tam zobaczyłeś.
chodzi ci o nic nadzwyczajnego? Nie, chodzi mi o w ogóle nic. Nicość, nie my. Pod mgłą nie ma nic, aż mi pióra dęba stanęły. Dopóki nie zobaczy się nicości, niczego nie można tak naprawdę docenić. Jeszcze niedawno nienawidziłem tego niebieskiego piasku. Niebieski piasek! Chyba coś się musiało komuś pochrzanić. A teraz po prostu go uwielbiam. No uwielbiam! Nie dość, że piasek, to jeszcze niebieski. Nie tak jak tam na dole. Więc pewnie nie ma szans, żeby wejść w dół i drapać się na ścianę po drugiej stronie. Spadniesz w nicość. Mówię ci, tam na dole chyba nawet czas nie płynie. Będziesz leciała przez tę nicość wiecznie, wiecznie, wiecznie! A niech to! No co teraz? Dół jeszcze chmury. Kajon, nie, to prawda? Może to Lizma znowu może. Może. Ojoj. Co mam dać zrobić? Nie. To kompletny, złożony w całość kamienny dysk, wykuty w smoczym ogniu i ostudzony w zimnych wodach enklawy wartowników. Dół jeszcze chmury. Dół jeszcze chmury. To studnia stworzenia. Dół jeszcze chmury.